Cześć! W tym filmie przedstawię Ci zasady bezpieczeństwa wraz z instrukcją poruszania się po terminalu. Kierowca, aby mógł wjechać na teren terminala, musi posiadać kartę wjazdową. Jeśli jej nie posiada, może ją odebrać w budynku Pregate. Lokalizacja budynku Pregate zaznaczona jest pineską na widocznej animacji. W tym budynku kierowca może otrzymać kartę wjazdową, mapkę poglądową, dane potrzebne do wykonania szkolenia BHP. Oraz obejrzeć film z zasad bezpieczeństwa i zdać test. Terminal DCT akceptuje do obsługi kontenerów tylko naczepy kontenerowe, dostosowane do przewozu kontenerów umożliwiające ich mocowanie ryglami skrętnymi. Samochody zewnętrzne wyposażone w innego rodzaju naczepy nie będą obsługiwane. Samochody zewnętrzne wyposażone w naczepy niskopodłogowe przeznaczone do przewozu ładunków nienormatywnych będą akceptowane tylko w przypadku, gdy posiadają zezwolenie na przewóz takich ładunków na transport drogami publicznymi wydanym przez odpowiedni organ państwowy. Warunkiem obsługi takiej naczepy jest przestrzeganie przez kierowcę przepisów bezpieczeństwa obowiązujących na terminalu DCT i prawa o ruchu drogowym dotyczącym mocowania i przewozu takich ładunków. Wszystkie kontenery OOG, których podjęcie będzie wymagać odpowiedniego zezwolenia na przejazd nienormatywny, mają widoczną stopkę OOG HOLD, uniemożliwiającą awizację bez wcześniejszej weryfikacji przez DCT. Zgłoszenie awizacji należy dokonywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 12. Najpóźniej na 24 godziny przed planowanym podjęciem. Zgłoszenia należy dokonywać dopiero, gdy dany kontener zostanie wyładowany ze statku na adres ebrama@dctgdańsk.com. Podając dane niezbędne do awizacji. Numery rejestracyjne ciągnika, numery rejestracyjne naczepy, waga ciągnika, waga naczepy, wysokość naczepy, dane kierowcy oraz skan stosownego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. DCT powróci z informacją zwrotną. Kierowca jest odpowiedzialny za zaryglowanie i odryglowanie kontenera na naczepie. Przed wjazdem na terminal należy kontener odryglować. Natomiast po podjęciu kontenera należy go zaryglować, sprawdzić jego stan oraz właściwe oznakowanie przed wyjazdem z terminala. Kontener można zaryglować wyłącznie w miejscach na zmianę rozstawu naczepy, które wskazane są na mapce poglądowej dostępnej w budynku Pregate. Obowiązuje bezwzględny zakaz zostawiania naczepy lub przyczepy na terenie DCT. Zakaz zostawiania naczepy lub przyczepy dotyczy również drogi dojazdowej DCT oraz parkowania pojazdów na drodze dojazdowej do DCT. Na terminalu należy stosować się do wszystkich znaków drogowych, zarówno poziomych, jak i pionowych. Należy prowadzić pojazd z bezpieczną prędkością, dostosowaną do panujących warunków, pamiętając jednocześnie, że prędkość maksymalna nie może przekroczyć 30 km na godzinę, a w niektórych miejscach 15 km na godzinę. Należy zawsze pamiętać, aby dostosować prędkość do panujących warunków pogodowych. W celu weryfikacji prędkości na terenie terminala zostały zainstalowane wideorejestratory prędkości. Prędkość poruszania się po terminalu kontrolowana jest przy pomocy rejestratorów prędkości firmy Iskra. Podczas przejazdu przez portal OCR obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km na godzinę. Kontener musi być zabezpieczony plombą typu High Security, czyli tak zwaną butelkową, przed przejazdem przez portal OCR.
Jeśli w kontenerze znajduje się ładunek niebezpieczny, musi być on prawidłowo oklejony naklejkami. Jeśli na kontenerze nie będzie plomby lub naklejek, system automatycznie nałoży stopkę terminalową i konieczne będzie wystawienie płatnego zlecenia. Plombowanie lub oklejanie kontenera po przejeździe przez portale OCR nie będzie brane pod uwagę. Jeśli kierowca posiada awizację, którą zrobił w systemie eBrama, musi przejechać przez OCR in o czasie trwania awizacji. Kierowca nie może przyjechać przed czasem. Kierowca musi pamiętać o konieczności awizowania poprawnych numerów rejestracyjnych oraz sprawdzić wiadomość SMS, czy zaawizowane są poprawne numery rejestracyjne. Kierowca przed przejazdem przez portal OCR musi zadbać o czystość tablic rejestracyjnych w celu ich poprawnej identyfikacji. W przeciwnym razie nie będzie możliwości wjazdu na teren terminala. Kierowca musi przejechać ze stałą prędkością. Należy pamiętać, że maksymalna wysokość portalu OCR wynosi 5,5 metra, a maksymalna szerokość wynosi 3,5 metra. Na portalu OCR obowiązuje zakaz zatrzymywania się oraz zakaz cofania. Jeśli nie ma miejsca za portalem OCR, to kierowca nie wjeżdża w portal OCR, gdyż tylko podczas płynnego ruchu dane zostaną poprawnie odczytane. W przypadku braku poprawnego odczytu danych kierowca będzie musiał przejechać przez portal OCR ponownie. Oto podział linii OCR. Na widocznej animacji podświetlone na niebiesko zostały linie, przez które przejeżdżają kontenery oraz puste naczepy. A teraz podświetlam linie, przez które przejeżdżają samochody kierujące się na magazyn CFS, ładunki ponadgabarytowe, dostawy, kurierzy oraz samochody osobowe. Podział linii przy kioskach. Linie od 1 do 4 wjeżdżają kontenery oraz puste naczepy. Linia numer 5 jest dla samochodów wjeżdżających na magazyn CFS, dostawy, kurierzy, samochody osobowe oraz ładunki ponadgabarytowe. Podział linii na szlabanach wjazdowych i wyjazdowych wygląda dalej tak samo. Dojeżdżając do kiosku samoobsługowego należy się najpierw zatrzymać na stopie, tak jak na widocznej animacji. Kierowca musi pamiętać, że ma zakaz zatrzymywania się i postoju na kopercie. Przy kiosku kierowca musi przybliżyć kartę do czytnika, a następnie wybrać transakcję, która go interesuje, na przykład złożenie pełnego kontenera lub podjęcie pełnego kontenera. Następnie należy wpisać numer awizacji, ale jeżeli po wpisaniu numeru awizacji podczas procesu weryfikacji przez system pojawi się informacja o alarmie RPM, kierowca musi udać się w odpowiednie miejsce na parkingu zewnętrznym i oczekiwać na Straż Graniczną. Dopiero po otrzymaniu zgody na wjazd od Straży Granicznej będzie można udać się do bram wjazdowych Gate In. Jeśli wszystko jest w porządku, kierowca musi upewnić się, że szlaban został podniesiony i ruszyć do bram Gate In. Przy kiosku na bramach wjazdowych należy zbliżyć kartę do czytnika. Kierowca otrzyma wówczas wiadomość SMS z lokalizacją, w którą ma się udać. Upewnia się ponownie, czy szlaban został podniesiony i jedzie we wskazaną lokalizację. W przypadku awarii kamer OCR, kierowca przed szlabanami wjazdowymi musi wyłączyć silnik i czekać, aż pracownik DCT sprawdzi kontener. Przejeżdżając przez bramy wjazdowe Gate In, kierowca znajdzie się w zaznaczonym na niebiesko migającym polu.
Przed nim znajduje się rondo. Kierowca ma do wyboru trzy możliwości poruszania się na rondzie. Jeżeli kieruje się na terminal T1 lub na magazyn CFS, wybiera pierwszy zjazd jadąc na skrajny pas ruchu i omija rondo po lewej stronie. Drugi zjazd służy wyłącznie dojazdowi do lokalizacji R2. Jeśli kierowca jedzie na terminal T2, musi wówczas zjechać z ronda przy trzecim zjeździe. Rodzaje sprzętu, które kierowca spotka na terminalu DCT. Wózki terminalowe RS oraz ECH, suwnicę placową RTG oraz ciągniki wewnętrzne IMV. Kierowca musi pamiętać jednocześnie, że ten sprzęt terminalowy ma zawsze pierwszeństwo. Oklejenie dachu kabiny numerem rejestracyjnym ciągnika ułatwi pracę operatora suwnicy. Kierowca uniknie dłuższego oczekiwania na obsługę oraz ewentualnej pomyłki załadowania niepoprawnego kontenera, co będzie skutkować ponownym przyjazdem w lokalizację i oczekiwaniu na obsługę. Po żółtych znakach poziomych mogą poruszać się ciągniki zewnętrzne oraz pojazdy DCT. Natomiast niebieskie znaki poziome są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów DCT. Kierowca zewnętrzny nie może jechać dalej, widząc niebieskie znaki poziome. Jeśli kierowca nie wie, gdzie ma jechać, może poprosić pracownika DCT o pomoc. Pola składowe oznaczone są znakiem poziomym i pionowym na jego skraju. Nazwa danego pola składa się z litery i cyfry. Pole składowe jest odpowiednio ponumerowane i podzielone na staki kontenerowe zwane inaczej bajem. W polu składowym baje o numerach nieparzystych przeznaczone są dla kontenerów 20-stopowych. Numery parzyste są to baje przeznaczone dla kontenerów 40-stopowych. Kierowca wjeżdżając w pole składowe po kontener 20-stopowy musi zwrócić uwagę na numeracje nieparzyste, rosnące co dwie cyfry. A kierowca wjeżdżający w pole składowe po kontener 40-stopowy musi zwrócić uwagę na numeracje parzyste, rosnące co cztery cyfry. Aby pojazd mógł się zważyć na terminalu, spedytor musi złożyć zlecenie w systemie terminalowym najpóźniej przed przejazdem przez OCR-IN. Podczas wjazdu na kiosku Gate-in pojawi się informacja, iż dany kontener posiada zlecenia ważenia. Dodatkowo kierowca otrzyma taką informację w wiadomości SMS wraz z lokalizacją kontenera. Kierowca pojazdu wjeżdżając na teren terminala jedzie najpierw na wagę. Dokonuje ważenia, a następnie jedzie pod suwnicę złożyć kontener. Po złożeniu kontenera jedzie ponownie na wagę, aby dokonać ważenia na pusto. Tym sposobem otrzymujemy wagę brutto kontenera. Przy podjęciu kontenera ze zleconym ważeniem, po wjeździe na terminal w pierwszej kolejności udajemy się na wagę, a po podjęciu kontenera należy ponownie udać się na wagę. Lokalizacje wagi na terminalu DCT zostały zaznaczone pineską na widocznej animacji mapki poglądowej. Pamiętaj, ruch pieszy jest na terminalu zabroniony. Każda osoba przebywająca na terminalu jest zobowiązana do noszenia odzieży ochronnej, a w szczególności pełnego obuwia, przemysłowego hełmu ochronnego i kamizelki odblaskowej. Podczas pobytu na terenie DCT, w tym podczas oczekiwania na obsługę, kierowca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Palenie tytoniu i używanie e-papierosów na terenie całego terminalu jest kategorycznie zabronione. Zakaz dotyczy również palenia w kabinie pojazdu. Zabrania się używania kuchenek gazowych oraz otwartego ognia na terenie całego terminalu. Niedozwolone jest wożenie pasażerów. Od pracującej maszyny oraz obsługiwanego pojazdu należy zachować odstęp 12 metrów, jest to długość kontenera 40-stopowego. Pod żadnym pozorem nie wolno jeździć na skróty.
Kierowca nie ma prawa wyłączać silnika i parkować pomiędzy blokami składowymi ani w innym miejscu wewnątrz terminalu. Pamiętaj, że obowiązuje zakaz zawracania pomiędzy blokami składowymi. Pojazd musi poruszać się na światłach mijania. Podczas oczekiwania na obsługę, światła muszą pozostać włączone. Minimum światła postojowe w dzień i w nocy. Pojazd musi być zawsze widoczny dla innych kierowców oraz operatora suwnicy. Gdy suwnica placowa znajduje się na szachownicy, oznacza to, że będzie zmieniała lokalizację. Nie oznacza, że ustępuje pierwszeństwa innym pojazdom. Sprzęt terminalowy ma zawsze pierwszeństwo. Obowiązuje bezwzględny nakaz stop przy każdym wyjeździe ze staków z kontenerami. Kierowca zobowiązany jest ustawić pojazd w odpowiedniej pozycji i współpracować z operatorem bez wychodzenia z kabiny w celu poprawnego załadowania i wyładowania kontenera z naczepy. Kierowca oczekujący na obsługę nie może wystawać poza skybloku składowego. W przypadku podjęcia lub złożenia kontenera ustawionego drzwiami w stronę kabiny kierowcy lub kontenerów chłodniczych znajdujących się w lokalizacjach wskazanych na mapce, dozwolona jest jazda pod prąd. Kierowca pojazdu odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie naczepy i pojazdu do załadunku kontenera. Przez prawidłowe przygotowanie do załadunku, o którym mowa, należy rozumieć w szczególności demontaż urządzeń naprowadzających kontenery znajdujących się na naczepie. Demontażu takich urządzeń należy dokonać przed wjazdem na teren terminala. DCT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie podczas obsługi wszelkich niestandardowych, dodatkowych elementów naczepy, między innymi takimi jak ślizgi. Nieodryglowanie kontenera grozi uniesieniem naczepy, kabiny lub całego zestawu, co jest poważnym zagrożeniem zdrowia i życia kierowcy, tak samo jak odjeżdżanie bez upewnienia się, że operator suwnicy podniósł chwytnie znad kontenera. Kierowca musi współpracować z operatorem. Jeżeli kontener nie został lub został podczas obsługi poprawnie załadowany, kierowca ma obowiązek zastosowania odpowiednich znaków niewerbalnych widocznych na animacji, aby przekazać operatorowi jasny komunikat poprawnego lub niepoprawnego załadunku. Należy pamiętać, że operator nie odrygluje chwytni bez właściwego sygnału wydanego przez kierowcę. Kierowca po załadunku kontenera ma obowiązek udać się z niewielką prędkością w najbliższe miejsce techniczne w celu poprawnego zaryglowania kontenera. Kierowca nie ma prawa opuścić terminala z niezamocowanym kontenerem. Lokalizacja miejsca technicznego jest zaznaczona pineską na widocznej animacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego umieszczenia kontenera na naczepie, kierowca zobowiązany jest do natychmiastowego zatrzymania pojazdu w miejscu bezpiecznym oraz zgłoszenia faktu do call center e-bramy.
kierowców obowiązuje zakaz wchodzenia na ładunek lub kontener znajdujący się na naczepie bez odpowiedniego zabezpieczenia do prac na wysokości. Podczas jazdy i obsługi na terminalu zakazuje się używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych rozpraszających uwagę oraz słuchania muzyki. Celem nadsłuchiwania komunikatów nadawanych z DCT Gdańsk kierowca musi przełączyć się na kanał 7 CB Radia. Kanał 7 służy tylko do wywoływania kierowców przez dysponenta, nie zaś do kontaktu z operatorem suwnicy. Na podstawie polityki antyalkoholowej i antynarkotykowej DCT Gdańsk SA kategorycznie zakazuje się przebywania i prowadzenia pojazdów mechanicznych na terenie całego terminalu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środków odurzających. Przekroczenie wartości 0 promili miligrama alkoholu w wydychanym powietrzu lub stwierdzenie obecności w organizmie środków odurzających będzie stanowić rażące naruszenie obowiązujących przepisów w DCT Gdańsk SA. Na terenie terminalu obowiązuje całkowity zakaz cofania dla terminalowych ciągników oraz ciągników zewnętrznych w operacjach przeładunkowych, chyba że jest to niewielka korekta polegająca na właściwym podstawieniu się naczepy z kontenerem lub po kontener, podchwytnie, RTG lub w przypadku załadunku dwóch kontenerów 20-stopowych. Zezwala się na cofanie pojazdów wyłącznie z pomocą osoby naprowadzającej, czyli pracownika DCT. Gdy kierowca podjeżdża pod wózek terminalowy typu RS lub ECH, a operator użyje klaksonu, to kierowca powinien się zatrzymać. W celu poprawnego podstawienia się pod sprzęt, jeśli operator użyje ponownie pojedynczego sygnału klaksonu, to kierowca jedzie powoli do przodu do momentu, aż usłyszy pojedynczy krótki dźwięk klaksonu, oznaczający zakończenie manewru. Jeśli kierowca usłyszy dwa sygnały dźwiękowe, oznacza to, że należy jechać powoli do tyłu aż do momentu usłyszenia krótkiego pojedynczego sygnału, które będzie oznaczać zakończenie manewru i kierowca powinien się zatrzymać. Oto podział linii OCR Out oraz Gate Out. Na widocznej animacji podświetlone na niebiesko zostały linie, przez które przejeżdżają kontenery, puste naczepy oraz ciągniki z magazynu CFS. A teraz podświetlam linie, przez które przejeżdżają ładunki ponadgabarytowe, dostawy, kurierzy oraz samochody osobowe. Jeśli kierowcy po przejechaniu przez portal OCR Out zapali się alarm RPM, będzie musiał zjechać na parking RPM, który podświetlony został na niebiesko na widocznej animacji i należy oczekiwać na Straż Graniczną. Kierowca musi zatrzymać się na stopie przed portalem OCR Out. Wjeżdżając na kopertę, kierowca nie może się na niej zatrzymać ani cofać. To samo tyczy się portalu OCR Out. Jeśli nie ma miejsca za portalem OCR Out, to kierowca nie wjeżdża w portal OCR Out, gdyż tylko podczas płynnego ruchu dane zostaną poprawnie odczytane. W przypadku braku poprawnego odczytu danych, kierowca będzie musiał przejechać przez portal OCR Out ponownie. Kierowca po przejechaniu przez portal OCR Out jedzie do bram Gate Out, przybliża kartę do czytnika, upewnia się, że szlaban został podniesiony i wyjeżdża z terminala. W przypadku ewakuacji, kierowcy samochodów ciężarowych zobowiązani są niezwłocznie opuścić terminal bramami wyjazdowymi od 1 do 4. Brama numer 5 musi pozostać drożna dla służb ratunkowych. Kierowca wyjeżdżający z terminala jadący pod budynek Pregate w celu skorzystania z toalety musi najpierw zjechać na parking. Nie wolno zatrzymywać się na drodze wyjazdowej. W przypadku złamania zasad bezpieczeństwa obowiązuje taryfikator wykroczeń.
Znajdziesz go na stronie DCT Gdańsk. W zakładce Strefa klienta wybierz pozycję Dokumenty do pobrania. A następnie wybierz kategorię Operacje drogowe. Pobierz taryfikator w formacie dokumentu PDF na swój smartfon lub komputer. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny. Call Center eBrama. Numer alarmowy w sytuacjach nagłych i zagrażających życiu. Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Jednocześnie Ty sam musisz o swoje bezpieczeństwo dbać. I właśnie dlatego zobligowany jesteś do przestrzegania zasad, z którymi Cię zapoznaliśmy. Jeżeli stworzysz zagrożenie życia i zdrowia dla siebie samego, jak i dla innych osób przebywających na terminalu, mamy prawo do wprowadzenia bezwzględnego zakazu wjazdu na teren terminala bez możliwości odwołania. Życzymy bezpiecznej i higienicznej pracy.